Witajcie kochani, nazywam się Michał Korgoń i zachęcam każdego z was, abyście zatrzymali się na te kilka minut i posłuchali tych słów. Posłuchali słów historii, świadectwa człowieka, który stoi teraz przed wami. Bo jeśli tylko zechcecie, to te słowa mogą zmienić wasze życie, tak jak 7 lat temu zmieniły moje. Moje życie kiedyś niczym nie różniło się od życia większości z was. Tak jak wy przez wiele lat wzrastałem w tym, co się nazywa system tego świata. W jego naukach, w poglądach. Od małego słyszałem, musisz to, musisz tamto. Musisz zasłużyć na to albo na tamto. Jak większość ludzi, jak większość z was, chciałem być po prostu szczęśliwy i chciałem być zaakceptowany. Więc od początku funkcjonowałem w ramach tego, co ten świat mi oferował. Byłem prymusem w szkole. Z najwyższymi średnimi kończyłem szkołę podstawową, później liceum. Przyjechałem dalej realizować wielkie pragnienie, wielkie marzenia, aby być kimś. Zacząłem studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Skończyłem je z wyróżnieniem. Szedłem dalej. System mówił dalej. Musisz napierać, musisz to, musisz tamto. Zacząłem budować dużą firmę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej firmy prawniczej w tym mieście. Przyjaciele, ale prawda o mnie była taka. I wiecie, o czym mówię, znacie to ze swojego życia. Że byłem mistrzem świata w zakładaniu masek. Każdego dnia udawałem kogoś. Udawałem twardziela, bo bałem się tego, żeby ten świat mnie nie wypluł. Że nie mogę okazać słabości. Że muszę być silny. Ciągle spinałem się. Spinałem się i przekonywałem wszystkich. Tak, jestem taki twardy. Ale kiedy byłem sam w domu, kiedy kładłem się spać, nie wiedziałem, co będzie jutro. Nie wiedziałem, co będzie dalej. Ale brnąłem w to dalej. Myślałem, że im będę miał więcej pieniędzy, tym będę bardziej szczęśliwy. Pieniądze przyszły bardzo szybko. Pojawił się piękny dom, drogie zakupy, wyjazdy, samochody. Przeglądałem się w tym i w tym chciałem budować swoją wartość. Ale szybko okazało się, że pomimo, że spełniał swoje zachcianki finansowe, tak naprawdę ciągle nie jestem szczęśliwy i nie jestem też jakby zaspokojony. Ludzie klepali mnie po plecach, mówili: Michałku, jesteś człowiekiem sukcesu. Jesteś człowiekiem sukcesu. Szedłem w tą stronę, bo nie widziałem punktu wyjścia. Nie widziałem punktu wyjścia, ale właśnie wtedy, kiedy byłem tak przeintelektualizowany, kiedy spór organizowałem, konferencje z Ministerstwem Sprawiedliwości, wielkie wydarzenia, kiedy udawałem wielkiego teoretyka i praktyka, właśnie wtedy usłyszałem, że to wszystko nie ma żadnego znaczenia, bo prawda jest taka, że Jezus Chrystus oddał swoje życie za mnie. Wiecie, w pierwszej chwili w ustach, w głowie w ogóle intelektualisty brzmi to jakoś niedorzecznie, o co chodzi. Przecież ja w tym momencie się wymądrzam. Znam prawidła funkcjonowania ekonomii, gospodarki, wpływ historii. Mogę mówić o tym godzinami. Jak to? Przez cały czas do tej pory wydawało mi się, że Bóg, jeśli On w ogóle jest, to jakiś dziadek z długą, siwą brodą w chmurach, który w ogóle się nie interesuje moim życiem. I kiedyś pewnie posadzi mnie na kolanie, bo mówi: Michałku, większość uczynków miałeś dobrych, idziesz do nieba. Ale nagle słyszę, że chodzi o to, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu. I to ja muszę zdecydować teraz, czy wybieram Go, czy wybieram Go jako Boga. Przyjaciele, największy grzech ludzkości, który był też moim udziałem, było to, że byłem od Niego niezależny. Sam tak naprawdę zasiadłem na tronie. Sam panowałem. Byłem samosprawiedliwy. Oczywiście wygodnie mi było czasami przyjąć postawę ofiary. Ale generalnie Boga w moim życiu nie było. Przyjaciele, w tym kraju 99% ludzi coś słyszało o Jezusie. Ale to w ogóle nie ma znaczenia. Czy ty byłeś tydzień temu w kościele? Czy ty słyszałeś o Jezusie? Czy ty święcisz jajka? To nie ma znaczenia. Pytanie jest tylko jedno. Kim On dla ciebie jest? Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Wyrzutem sumienia? Wyrzutem sumienia, żeby pójść raz na rok do kościoła, ewentualnie, żeby mnie kiedyś nie docisnął? Przyjaciele, ja tak funkcjonowałem. Mówię wam o swoim życiu.
Generalnie nie było go w moim życiu, ale jeśli coś, to jako taki hipokryta raz do roku pojawiłem się po coś. Bo uważałem, że no, jeśli on jest, to może jest na tyle groźny, żeby mnie kiedyś nie ukarał. Ale przyjaciele, kiedy ja się dowiedziałem, że są ludzie, ci, którzy zwiastowali mi Ewangelię, którzy twierdzą, że spotkali go osobiście, to ja stwierdziłem, że albo oni są chorzy psychicznie, albo jest rozwiązanie, którego ja nie znam. Ja bardzo szybko wtedy zawołałem: Jezu, jeśli to jest prawda, jeśli Ty jesteś żywym Bogiem, Ty żyjesz dzisiaj, to ja Cię chcę poznać. Przyjaciele, w związku z tym, że zrobiłem to w szczerości mojego serca, bardzo szybko wewnątrz mnie powstało bardzo silne przekonanie, którego nie potrafiłem wytłumaczyć, o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Byłem pewien, że potrzebuję Jezusa. Gryzło się to moją głową, bo moja głowa ciągle wydawało się, że to niedorzeczne, że to jakieś słabe. Ale kiedy to przekonanie było tak silne, ja zawołałem do Niego, uwierzyłem i zawołałem do Niego. Zamknąłem się w łazience mojego domu, bo nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Nie wiedziałem w ogóle. Wstydziłem się też jeszcze wtedy przed moją żoną, ale zawołałem do Niego w prostocie i w szczerości serca. Jezus, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że zszedłeś na ziemię w ciele człowieka, aby mnie uratować. Że poszedłeś na krzyż z miłości do mnie. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę dłużej udawać. Przyjaciele, to było 7 lat temu. I właśnie wtedy potężny Bóg, Pan Panów i Król Królów, Stworzyciel nieba i ziemi, przyszedł do mnie. Spotkałem się z Nim w tej łazience. Jeszcze wtedy nie rozumiałem, że właśnie wtedy narodziłem się na nowo. Narodziłem się z Bożego Ducha. Nie wiedziałem, bo nigdy wcześniej nie czytałem Biblii. Wydawało mi się, że w ogóle, że kwestia wiary jest dla słabych ludzi, dla moherowych beretów, hipokryzji księży, z którymi nie miałem zgody. Ale wtedy, kiedy zawołałem do Niego: przyjdź i mnie uratuj, bo wierzę, że jesteś Bogiem, i poszedłeś na krzyż z miłości do mnie i zmartwychwstałeś, wtedy narodziłem się na nowo. Przyjaciele, jednym z głównych poselstw, które Jezus głosił, kiedy chodził w ciele po ziemi, było to, że każdy z was, każdy człowiek, jak tu stoicie, czy zatkasz uszy, czy nie, musisz narodzić się na nowo. To nie jest dla wybranych. To nie jest na szóstkę. Kiedyś, kiedy właśnie Jezus chodził w ciele po ziemi, pewnej nocy zakradł się do Niego taki bardzo sceniony, religijny dostojnik, faryzeusz o imieniu Nikodem. On był bardzo poważany. Wszystkim się wydawało, że jest taki bardzo pobożny. Był to po prostu zwykły religijny człowiek. I zapytał Jezusa: nauczycielu, o co chodzi? Bo widzę, że wielkie rzeczy czynisz. Jezus mówi: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. On mówi: ale jak? Ja mam prawie 70 lat. Jak w tym wieku mogę wejść powtórnie do łona matki? Jezus mówi: nie rozumiesz. Myślisz po ziemsku. Nie rozumiesz. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Przyjaciele, nieważne, w którym miejscu swojego życia jesteś, czy do tej pory żyłeś porządnym, uczciwym życiem, czy byłeś mędą lub łajdą, to nie ma żadnego znaczenia. Słowo Boże mówi wyraźnie: wszyscy zgrzeszyli i nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ciąży na tobie ten największy grzech, niezależności od Niego, tego, że żyjesz, panując Ty w swoim życiu, a On kompletnie nie odgrywa żadnej roli. Bóg powiedział, że sprawiedliwość ta ludzka, tak jak ludzie się lubią przeglądać, w Jego oczach jest warta tyle, co brudna szmata. Przyjaciele, przyjaciele, 2000 lat temu na krzyżu Golgoty nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana krzyżowa. Jezusa nie ma dzisiaj na krzyżu. On zmartwychwstał. Jezus prawdziwie zmartwychwstał. To tam na Golgocie się wykonało. Powtórzę pytanie. To jest to pytanie,
które 2000 lat temu, kiedy Jezus chodził w ciele po ziemi, zadawał ludziom i zadawał swoim uczniom. Czego chcecie? Czego chcesz w swoim życiu? Czego chcesz? Właśnie usłyszałeś jedyne rozwiązanie. Tylko Jezus jest drzwiami do Ojca. Tylko Jezus. On jest drogą, prawdą i życiem. Ale pytanie, kim On jest w twoim życiu? Kim On jest? Jeszcze dzisiaj możesz zostać obywatelem nieba. Zbawienie jest z łaski za darmo. Nie możesz nic do tego dołożyć. Do krzyża nic nie możesz dołożyć. Nic nie możesz uczynić. Możesz przeprowadzić teraz 100 staruszek przez ulicę i to nie zmieni twojego położenia. Jeśli nie pojednałeś się z Jezusem, jeśli nie pojednałeś się z Bogiem, pójdziesz do piekła. Bóg w Chrystusie Jezusie świat ze sobą pojednał. Pytanie, czy jesteś w Chrystusie? Czy jesteś nowonarodzony? Pytanie, czy znasz osobiście Jezusa? Czy wiesz, kim On jest? Czy tylko o Nim słyszałeś? Z ambony, na pielgrzymce, z radia. To niczego nie oznacza. Ja się pytam, rzucam ci wyzwanie. Kim jest Jezus w twoim życiu? Kim On jest? Przez 33 lata mojego życia nie zajmował żadnej pozycji, chociaż spychałem ten temat. Spychałem, bo ewentualnie bałem się konsekwencji. Od 7 lat, kiedy narodziłem się na nowo, kiedy wezwałem Jego imienia nad swoim życiem, ustanowiłem Go Panem i Zbawicielem, jestem z Nim zjednoczony. Dzisiaj, stojąc tutaj przed wami, w Jego imieniu zwiastujemy wam rozwiązanie. Ewangelię, Ewangelię, która jest mocą Bożą. Nieważne, w jakiej jesteś sytuacji, jeśli uwierzysz w te słowa, jeśli uwierzysz w to, co mówię teraz, będziesz uratowany. Będziesz uratowany. Przyjaciele, kto z was chce pojednać się dzisiaj z Bogiem? Kto z was? Jeśli chcesz pojednać się dzisiaj z Bogiem, podejdź do nas. Poprowadzimy cię w modlitwie. Jeśli zabraknie ci odwagi, możesz to zrobić u siebie w domu. Wystarczy, że szczerze powiesz: Jezu, ja może nie rozumiem do końca, o czym ci ludzie mówili, ale ja rozpoznaję życie. Życie, które płynie z tych słów. Ja chcę cię poznać. Wierzę, że jesteś Bogiem. Chcę, abyś panował w moim życiu. Wierzę, że z miłości do mnie poszedłeś na krzyż. Jeśli to zrobisz, spotkasz się z Nim jeszcze dzisiaj. Zostaniesz obywatelem nieba. Przyjaciele, co oznacza wymiana krzyżowa? Jak myślicie w ogóle, po co Jezus przyszedł? Po co On przyszedł 2000 lat temu? Żyjemy w religijnym kraju, ale większość ludzi nie ma o tym pojęcia. Jezus przyszedł po to, aby cię uratować. Jeśli narodzisz się na nowo, jeśli dzisiaj uwierzysz Ewangelii, uwierzysz w moc krwi Jezusa, przelanej 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, dzisiaj będziesz uratowany. Po pierwsze, dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Dzisiaj będziesz miał pewność, że jeśli skończy się to, co nazywa się dzisiaj, a to się kiedyś skończy, ty na pewno pójdziesz do nieba. Nie będziesz miał nadziei, będziesz miał pewność, bo to ci załatwił Jezus na krzyżu. Od ciebie wymagana jest tylko zgoda i wiara w to. Tylko to i zostaniesz obywatelem nieba. Przyjaciele, ale w zakresie tego życia tutaj na ziemi, Jezus też załatwił nam bardzo dużo. Czy wiecie, że możecie nie chorować? Czy wiesz, że jeśli jesteś chory, to albo dlatego, że nie wiedziałeś o tym, że możesz być zdrowy, albo dlatego, że się godzisz na to. W ranach i sińcach Jezusa jest uzdrowienie. 2000 lat temu On wziął na siebie każdą chorobę i każdą niemoc. Jeśli jesteś chory, tak jak słyszałeś wcześniej, przyjdź, wystaw nas na próbę. Wystaw na próbę Boga mocy. Wystaw. On zapłacił cenę 2000 lat temu z miłości do ciebie. Bez względu na to, jakim jesteś człowiekiem, On zapłacił, abyś ty mógł żyć
On chce podnieść twoje życie. Możesz być zdrowy. Przyjaciele, jeśli boisz się czegoś, może słuchałeś mojego świadectwa od początku i tak jak ja udajesz twardziela przed kumplami, przed ludźmi, wspólnikami, znajomymi. Chcę ci powiedzieć, że możesz się nie bać. Możesz się realnie nie bać. Jezus to załatwił na krzyżu. Załatwił to na krzyżu. Przyjaciele, On powiedział, kładę przed wami, przed każdym z was, błogosławieństwo oraz przekleństwo, życie oraz śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Ty wybierasz. Ty wybierasz. 2000 lat temu On oddał swoje życie za ciebie. To był Jego akt woli i miłości do ciebie. Dzisiaj ty decydujesz, jaką to ma wartość w twoim życiu. Albo odpowiadasz na to swoją decyzją i swoją wiarą, wzywając Jego imienia, albo idziesz szyderczo śmiejąc się dalej. Ale pamiętaj, kiedy staniesz kiedyś przed Nim, nigdy nie powiesz, że ty nie wiedziałeś, że ty nie słyszałeś, bo On ci przypomni. Powie, co zrobiłeś? Co zrobiłeś z tymi poselstwami, które moje dzieci głosiły do ciebie? Co zrobiłeś z dziełem krzyża, które z miłości tobie, z miłości do ciebie zapewniłem ci na krzyżu Golgoty? Co z tym zrobiłeś? Co z tym zrobiłeś? Przyjaciele, zesrałeś się na to. Czemu nie powiesz głośno? Zobacz, właśnie wybrałeś, ale jest dla ciebie szansa. 2000 lat temu Jezus zapłacił cenę. Nie ma znaczenia, jak nisko upadasz teraz. Twoje życie może być wywyższone w Chrystusie. Ty decydujesz. Możesz strzelać na nie dalej, tak jak powiedziałeś. A może